wspierających. Nie wiem, co to jest. Pisaliście na Discordzie, żeby to zrobić. Jest już w chuj tych wspierających. Będę przygotowywał dla was tak. Będę kręcił śmigłem. Będą lighty specjalnie dla wspierających. Będzie specjalna ranga na Discordzie. Przygotujemy specjalnie naklejki i różne prezenty. Na razie macie te plakietki, tak? I inny kolor na czacie. I w ogóle bardzo wam dziękuję. I serca dla was, serca dla was. Słuchajcie, fanowie, słuchajcie, fanowie. Dzisiaj od razu mówię. Pierwsza godzina lighta będzie nudna, bo będziemy gadać o Spysińskim, a raczej będziemy odpowiadać Mateuszowi Spysińskiemu, a później się rozkręci, bo dzisiaj jest sporo rzeczy. Teraz tak, są nowe dźwięki donate'ów, ale proszę na razie o niewysyłanie donate'ów, bo chciałbym odpowiedzieć Mateuszowi, żeby to miało ręce i nogi, a później to już możecie wysyłać, jak macie ochotę. Dobra, to bierzemy się za Mateusza, czekajcie. Przechwytywanie okna. O. Dobra. I teraz tak. Tutaj, żeby była od razu jasność, nie? Odpowiem Mateuszowi. Postaram się go przewijać też, bo u nas taki dinozaur wyskoczył. Taki dinozaur? To będę starał się przewijać, żeby to nie było takie nudne. Dzisiaj wam pokażę po prostu, Jezu, ile tych wspierających nowych, siemano, siemano, priaty. Ale będę wam musiał prezentów narobić. Słuchajcie, Mateuszu, pewnie też oglądasz, tylko się nie przyznasz jak zwykle. Dzisiaj pokażę wam po prostu, nie że ja będę wam insynuował coś, pokażę wam dowody jasno przedstawię na to, że Mateusz Spysiński jest zakłamany, fałszywy i obłudny i manipuluje. Dobra, lecimy. Proszę o na razie niewysyłanie donate'ów. Ten oto tutaj, Psychotrop, Body Panda, siemana Grzyczko, bardzo dziękuję za 7 miesięcy wspierania, doceniam ogromnie. Grzyczko bardzo dobre, bardzo dobrze, ślicznie dziękuję. Zmarł bo żył, smutno, ale prawdziwe. No to taka prawda. Psychotrop przed świętami napisał do mnie, czy nie chciałbym wystąpić na jego podium. Tak było. No ja powiedziałem, że no, nie bardzo już znajdę czas, no bo było to przed świętami. To w środę do mnie napisał, a ja w czwartek miałem... mieliśmy mieć zbany, mieliśmy mieć wigilię, a on napisał, nie no dawaj to ten, to w czwartek zróbmy, dasz radę. Dasz radę tam, znajdziesz godzinę. Powiedziałem, no nie, że nie, że nie ma szans, bo... No mówię, nie mam czasu, mam taki plan na streama, mam dzbany, mam wigilię i mam jeszcze jakieś tam tematy. A potem dzbanek sam sobie się nagrody obsrałem. Daje? Moment. No i on później napisał, dobra, to daj znać co i jak. A powiedziałem, no że już powiedziałem, już dajcie znać, jak słuchać mnie. Nie dam rady, bo mówię przed świętami, nie? No i on powiedział, na początku ważne. Powiedział tak, że chce ze mną porozmawiać. Dinozaury jakie fajne skacze. Chce ze mną porozmawiać, że się tak. Wykręcam. Tak, ale że ja bym, że on by mnie nie wyzywał, ale że kulturalnie by było. No tak byłoby. Natomiast w dniu, w którym mieliśmy jeszcze to podium, ale powiedziałem, że nie, no to zaczął, ogólnie miniaturka tego live'a wygląda następująco, że ja mam jakiś dodatkowy chromosom, jakoś tak? Czy ja razem z Elogami mamy po 10 punktów Aspergera? Tak, ponieważ, tak, bo to chodziło, wiecie o co, że Ela powiedziała, że jak Marysia się urodziła, to miała 10 punktów Aspergera zamiast Abgara i to był taki kurwa joke sytuacyjny w odpowiedzi na twoje zachowanie słabe w tym filmie, więc jakby masz taki dystans do siebie, taki jesteś bystry, a nie zrozumiałeś prostej aluzji. Nie mam nic do osób z Aspergerem i autyzmem czy czymkolwiek innym. Ktoś mi mówi... Ktoś prywatnie zaprasza mnie i mówi, że będzie okej, okay, że bez żadnego wyzywania, że no bo by było będzie. Okay. A później publicznie mówi o mnie różne rzeczy, już nie jest. Jakie rzeczy? Publicznie przy widzach jest inny, a prywatnie na Instagramie jest zupełnie inny. Naprawdę. I to odpowiadałem, dobra. Przyciszę donate'y, a i później. Dobra, lecimy. Natomiast publicznie, jak wchodziłem i przeklikałem sobie dosłownie jego stream, bo to nie było tak, że oglądałem tam, nie wiadomo, 5 godzin, tylko przeklikałem sobie streama, to akurat trafiłem na momenty, w których nie wyzywał mnie, ale nie mówił już tak, już nie był taki przyjazny. Ale gościu, napisałem mu prywatnie, normalnie, później też się normalnie wypowiadałem, kurwa. To jest bzdurą. Ja postarałem się szybko tego Mateusza tak przelecieć, mam nadzieję, że nie poda mi o gwałt. Ups, demonetyzacja, bo jest nudne. Nigdy go nie klepałem po plecach, ale też nikogo tam super nie obrażałem, po prostu uważam, że twórcą commentary.
W ogóle Mateusz miał to oglądać, więc jak jesteś na czacie, to się ujawni. Jak nie chcesz, teraz się ogląda. Ja nie chciało, wykorzystałem teraz godzinę. Ja jestem dzisiaj bez formy, bo ten jest nierzetelny, obu narcyzmu czy takiej potrzeby. I nie będę się rozwodził na całym. Miesz aż takie wnioski? Okej. Okay. W tym ostatnim filmie na temat Eli. Po jednym filmie miesz aż takie wnioski. On tutaj przez całą swoją odpowiedź będzie pierdolił, że po jednym filmie. Nie, ja mówiłem, że oglądałem kilka jego filmów, a teraz doprecyzuję. Z Spiszyńskiego oglądałem kilkanaście razy w życiu. Trafiłem do niego chyba jak nagrywał kiedyś o Queen of the Black, pozdro Julcia. I niektóre filmy miał spoko, ale właśnie niektóre były tak ocenzurowane i tak po prostu przekombinowane, że zaczęła mnie denerwować jego postać i przestałem go oglądać. Wróciłem do niego przy okazji Eli Gavin. Wnioski? Okej. Okay. Mamy do czynienia z profesjonalistą. I Gavin, no ba. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, są. I je teraz po prostu szybko przeanalizujemy. Czekajcie. Nie, tu nie ma przykładu. Przykładem jest jeden film, który obejrzał. Mówi, że mnie... Nie. Jeden, powiedziałem, że na podstawie tego jednego filmu wytknę ci hipokryzję i zakłamanie. A nie, że oglądałem jeden film. Jakby, kurwa, przestań zmieniać narrację. Ogląda, ale mnie nie lubi. Okej. Okay. No. Cyk. Na początku taki. Tak. Jedyny w trzy. Także. I subskrypcje. Ponad 8 tysięcy na. Przez Gruzin robiliśmy to w ten sposób. Poczekaj, Zabrali... Fajnie, że pomagasz, Mateusz. Okay. No jak ja robiłem live'a charytatywnego, to po prostu cię wpłacali z dobrego serca. Zebraliśmy ponad 8 tysięcy na zwierzaki, spoko. Ale moim zdaniem. Ja również robiłem streamy charytatywne. Również niejednokrotnie udostępniałem jakieś zbiórki. Ale nie mówiłem o tym, że nie robiłeś. Nie musisz się flexować. Ja też pomagam. W tym momencie przez Gruzin robiliśmy to w ten sposób. Rok albo dwa lata temu bawiliśmy się w Mikołaju w taki sposób, że zachęcałem do... zapraszałem na różne zbiórki.pl. Więc to nie jest jednorazowy przykład, ale jeśli ktoś by oglądał więcej niż jeden film mój, to by wiedział, że to nie jest jednorazowy wybryk albo jakiś nagle jeden pomysł, który urodził mi się po 10 latach, kiedy nagrywam. Ale Boże, daj mi lajka, to pomogę choremu dziecku, albo daj suba, to 10 groszy pójdzie na... Poza tym, Janek, nie każdy może coś płacić, a tak to lajki zawsze jest jakiś grosz wpadnie. Dokładnie, bo teraz mówienie, no teraz monetyzowanie tego, ja robiłem live, a ludzie mi wpłacali. Okej, okay, bardzo fajnie, że stworzyłeś live, na którym ludzie się wpłacali. Natomiast czym się różni to od filmu, w którym ludzie lajkują i za to ja płacę? Drogi Mateuszu, spieszę z wyjaśnieniem. Zresztą wyjaśniłem to, jakbyś kurwa słuchał uważnie, to powiedziałem to w tym co oglądasz, to powiedziałem. Różni się tym, że jak ja robiłem live'a charytatywnego, to ja nie mówiłem, zostawcie suba, łapkę w górę, to wpłacę na chore pieski, na zwierzaczków kurwa, nie? Nie. Ja nie żebrałem o łapki i suby, wykorzystując akcję charytatywną. Tym się różni. Że ja zrobiłem live'a i powiedziałem, słuchajcie, wpłacajcie kochani, pomagamy zwierzętom. A ty powiedziałeś, słuchajcie, zostawcie lajki, to za te lajki ja wpłacę dla chore dzieci. Dalej kurwa nie widzisz różnicy w robieniu kontentu i zasięgu na akcjach charytatywnych, a robienie po prostu live'a charytatywnego. Na chore dzieci. No jakby niech ludzie dają ci subskrypcje i lajki, bo cię lubią i interesuje ich twój content, a no nie dokładnie. Po prostu żeby nie... Okej, okay, natomiast... natomiast znaczy, no co? Tak jak mówię, to każdy tak. Może mieć własne zdanie, natomiast pomysł wydał mi się bardzo w porządku u Zeba i pomyślałem, że wezmę to u siebie. Nie mówię, że jest nie w porządku. Pogadałem, że nie ma problemu, że fajnie, może można pomóc w ten sposób. On sam się wyjaśnia, jestem niepotrzebny. Jestem niepotrzebny. Czuć się gorszym, dobra, dam mu tego lajka, niech te dzieci mają. No ale to tak już pro forma. Podsumowanie. 16 grudnia 2020 roku nagrałem film pod tytułem Ela Gavin. I okłamywał. No. Wiesz, Marysie? No jest tego, co robił się dosłownie kobieta w starszej córce. Urodziła, bo spodobał się, jak tylko się będzie nadal. Czy można całej sprawy? Rzygają już tym, to mogłem. Twórca z dużymi zasięgami mogłeś sprawę nagłośnić medialnie, nie wiem. Nagłośniłem jak tylko mogłem. No nagłośniłem do tego momentu, że ludzie w pewnym momencie pisali mi, że rzygają już tym tematem. Że jestem monotonny i że powinienem dawno już się uspokoić, ponieważ i tak to nic nie da. No i dlatego właśnie przestałeś nagrywać o Eli Gavin. A ja na przykład, jak mi ludzie piszą na przykład na moim Discordzie własnym pozdro piesek, że kurwa, ty tylko o tej Elce i ty oprócz tej Elki to nic, to ja powiedziałem konsekwentnie, że będę nagrywał, restream robił, dopóki nie doprowadzę sprawy do końca. Ty stwierdziłeś, że skoro zasięgi spadają, Elka już nie jest tak atrakcyjnym tematem i twoi widzowie mówią, żebyś o tym nie nagrywał, bo to nudy, to przestajesz o tym nagrywać. To jest właśnie kolejna różnica w naszym podejściu do sprawy. Odzywać się nawet, nie wiem, do Wardęgi. Odzywałem się. Z którym się znacie, kolegujecie. Znamy się, nie kolegujemy się.
Czasem mamy lepszy kontakt, czasem mamy słabszy kontakt. Do kogokolwiek, do jakiejś fundacji, bo nie oszukujmy się. Byłem na wielu grupach i byłem na kilku rozmowach. Jeszcze nie mam możliwości, to zamiast punktów wskazać. Byłem na kilku rozmowach, byłem na kilku spotkaniach, online Cieku, oczywiście. Te spotkania również nic nie dały, ponieważ zgłoszenia nic nie dawały. Mówię dosłownie jakieś 5 sekund dalej w tym filmie, że MOPS nic nie zrobił, mimo wielu zgłoszeń. Oraz policja również nic nie robiła, mimo wielu zgłoszeń. Tak. Więc co mogłem zrobić więcej, poza nagłaśnianiem? Czekam na pomysły. To bardziej niż Mateusz nagłośnił temat? Nie wiem. Dobrze. To tak naprawdę mają wpływy czasami na tych politycy, więc gdybyś naprawdę chciał zrobić coś w tej sprawie, to wykorzystaj. Pierwszy raz to oglądam. Coś zrobił na pewno. Panowie widzowie, i tutaj szczególnie, bo moi panowie są kurwa ogarnięci, nie chodzą do Spiesińskiego na czat na YouTubie i dostał psychotropa, kurwa, nie? Zapamiętajcie ten moment w filmie. Zapamiętajcie ten moment w filmie, bo to jest bardzo ważne. No. Powiem tak. Jak widzę, to pierwszy raz to oglądam. Pierwszy raz oglądam to, więc ja też nie jestem przygotowany. Natomiast... Pierwszy raz oglądam to i też nie jestem przygotowany. Mateusz pierwszy raz ogląda mojego live'a, na którego odpowiada. Jedna sprawa. Moje pozwy, ulubieńcy, odpoczynek. 290. To nie wiem, kto nagłośnił. Przynajmniej nagłośnił bardziej temat. Pijalnia, cyrk, ach kurwa, krakowski cyrk? Cyrk bardzo, bardzo, bardzo mocno nagłaśniała sprawę. W internecie w tym roku nagłośnił sprawę Lem. Pijalnia Belweder bardzo, bardzo, bardzo mocno nagłaśniała sprawę. Pozdro Lem, panie Lem. Fajnie, że wspominasz o pijalni Belweder, bo na samym końcu będzie taki małe fatality. Że tak powiem. Fatality. Czekajcie do końca. Cyrk. Ach. Wiem o niej. Dużo też o niej mówiliśmy. Okej, okay, kontynuujmy. Robił filmy, które nic nie wnoszą. Filmy nic nie wnoszą. Skąd psychotrop może wiedzieć, że filmy nic nie wnoszą, skoro sam na początku powiedział, że nie ogląda mnie? On nie zna moich filmów. Że ogląda ten. Nie powiedziałem nigdy, że oglądałem twój jeden film, tylko on cały czas buduje narrację kurwa na tym, nie? Policja doskonale całej sprawy widział MOPS i przez długie lata nic nie robili. Powoli w mojej głowie zaczynała pojawiać się myśl, że Ela Gawin, kująca myśl, szybko została zmiażdżona. Do Krakowa. Nie wiem, na ile mogę puścić to na Ela Gawin. Ciński doskonale, no zna mnie, wie kim ja kiedyś, tak jak sam mówił na live, że dzwoniłem do niego. Dlaczego on nie mówi mojego pseudonimu? On się wytłumaczy, pewnie, że nie chce promować patologii. Tutaj ja na tamtym nagraniu mówię, jakby, bo ja lubię, jak mam z kimś, powiedzmy, nie wiem, potyczkę, ja lubię być krok albo dwa do przodu. Ja celowo powiedziałem, co Mateusz Spiesiński pewnie powie na wytłumaczenie tego, że nie wymienił mojej ksywy. I Mateusz Spiesiński wymyślił tak absurdalny powód, no bo nie mówi, wiesz, jakby powiedział to, co, przyznał mi rację, no to jak, no psychotrop, jak ja mógłbym ci przyznać rację, tak? To słuchajcie, dlaczego Mateusz Spysiński nie wymienił mojej ksywy? Patologii. Ale nagrywając film o Eli Gawin, promujesz patologię. Ekseniołek, dziękuję za obrazka. Bardzo, bardzo dziękuję, doceniam. Tak naprawdę chodzi o to, że Mateusz cierpi właśnie na taki syndrom jakby niedocenionego twórcy w jego mniemaniu. On się boi na przykład, że jeżeli by podał moją nazwę czy mój kanał, powiedział, słuchajcie, bo jest taki typ, psychotrop, on powiedział to i to, że ludzie poszliby z ciekawości zobaczyć. Moi drodzy, to jest psychotrop. Jeśli ktokolwiek chce opuścić tego streama i zobaczyć którykolwiek z jego filmów, to zapraszam, nie będę. Szkoda, że na filmie nie byłeś taki psychotrop. I nie daj Boże, zostaliby u psychotropa, tak jak zrobiła to duża część widzów Eli Gawin. Przyszli na mój restream, spodobało im się i już tutaj zostali. I tutaj właśnie wychodzi taka trochę obłuda i taki, nie wiem, brak pewności siebie. Mateusz bardzo nie chciałby po prostu promować innych twórców. Promować. Nie chodzi o promowanie, chodzi o rzetelność. Skoro wiesz, z kim Ela Gawin rozmawia, wiesz, że to byłem my. Że psychotrop to psychotrop. Dlaczego nie powiedziałem w swoim filmie, że psychotrop to psychotrop? Dlaczego? Ponieważ patrz to. Po YouTubie lata w tym momencie shot, na którym on rozmawia sobie na Discordzie z Janesem i z innymi ludźmi i Janes mówi, że jestem pedofilem. Janes to jest jedna chyba moderator,
z Discorda Ligawin, na co Psychotrop nie mówi, ej, dobra, stary, ale bez takich, nie wypierdala Janesa z Discorda, tylko się śmieje. Więc ja jestem bardzo pamiętliwy, ja nie muszę o wszystkim mówić, natomiast gdy wychodzi taka sytuacja i ktoś nie reaguje, to ja nie mam żadnego obowiązku, żeby o kimś mówić na swoich filmach. W ogóle, jeszcze dokładnie tak. Okej. Była taka sytuacja, faktycznie, ja to obróciłem w żart, powiedziałem, że o Janusz, co ty gadasz, chyba szukasz walki na Fame MMA. Ja nie jestem kolegą Mateusza, żebym go bronił. Nie odpowiadam za to, co ktoś gada, ale skoro Mateusz miał taki żal do mnie, rzekomo o to, nie? Kurwa, wiemy, że to nie o to chodziło, ale rzekomo o to, nie? To dlaczego chciał ze mną rozmawiać prywatnie? Bo prywatnie przez telefon Mateusz jest bardzo chętny do rozmowy, tylko publicznie nie. A poza tym dalej i tak jednak nagrywa o mnie filmy i teraz mówi o mnie. No to jest niekonsekwencja i trochę brak logiki. No ale co ja tam wiem, ja jestem tylko zapijaczonym patusem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli ktokolwiek tutaj wchodzi na mój czat i zaczyna pisać, że ktoś jest pedofilem, to również otrzymuje bana. Jeśli ja miałbym z kimś rozmowę i ktoś zaczynałby mówić, że ktoś jest pedofilem albo mordercą, również zakończyłbym rozmowę. Albo upomniał, że nie mówimy takich rzeczy, jeśli coś nie jest sprawdzone. I dlatego właśnie, Psychotropie, nie powiedziałem o tobie na filmie. Do przesady. To nie jest tak, jak mówią wam powiedzieć. Jak jest słowo zabójstwo, i kanał cały czas się rozwija. Zależy tylko czuć. W tym, że po drugie, już wam mogę coś pokazać. Pazerny jestem na pieniądze. YouTube to moja, przede wszystkim to moja pasja i na szczęście ktoś nade mną. Natomiast co do tego, monetyzacji demonetyzuje i drodzy coś pokazuje. Czekajcie. Ania dla dzieci. O ten, dlaczego wam mówię, nawet jeśli ktoś drogi. Tu się nie będę z nim kłócił, bo on się zna dużo lepiej na YouTubie niż ja. Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, jak on mówi, ale ja też mogę nie mieć do końca racji, no bo jednak są kanały z włączoną monetyzacją, które mają podcasty kryminalne albo jakieś takie właśnie rzeczy, w których padają takie słowa. I mimo wszystko i tak najbardziej ocenzurowanym commentary jest Spysiński. Zresztą tutaj ktoś mu chyba w donate albo w komentarzu też przyzna mi rację, jego fan jakiś. Który tłumaczy mowę ciała, w momencie musiał sobie tutaj trzeba faktycznie jak... Film z cenzurą dalej może być rzetelny. No, okay. Film z cenzurą dalej może być rzetelny. Kropka. Cenzuruje wszystko. Film z cenzurą dalej może być rzetelny, przecinek, o ile ta cenzura nie wpływa w żaden sposób na merytorykę, na treść. Jeżeli w filmie cenzura jest do tego stopnia, że muszę się domyślać, co autor ma na myśli, albo nie mogę się domyślić, co autor miał na myśli, to w tym momencie to nie jest dla mnie film rzetelny. Bo ja nie dostaję 100% informacji, które powinienem uzyskać, słuchając tego filmu. To, że cenzuruje bluzgi oraz słowa takie jak morderstwo czy samobójstwo, nie oznacza, że film przestaje być rzetelny. Wszystko niech się ludzie domyślają. No wydaje mi się, że jak chcesz być rzetelnym kanałem commentary, to jesteś w stanie zaryzykować monetyzację na filmie, która i tak by tutaj nie spadła przez to. No ale dobra. Spadłaby. Ocenzurowana słabo kurwa jest... Ocenzurowana słabo kurwa spada. Jakby Elka w ogóle nie jest ocenzurowana i nie spada. Zdemonetyzowane. Mówi, że jako, że on jest satanistą, to zaprasza właśnie tego gościa, żeby zrobił ciach-ciach jej. Włoch Muszyńska oraz Morta dalej. Dziękuję, że subskrybujesz. Kurwa. Mogę się zranić. Czerwony. Obejrzyj sobie którykolwiek film, nie wiem, Konopskiego albo któregoś. Tak, nikogo nie ma tyle cenzury. Ja też czytałem, czytałem z tą cenzurą. Tylko stopnia może występować słowo krew. Pani i zobacz, Mateusza co robił. Tak szczerze, to czasami czytałem z tą cenzurą do tego stopnia, że nie da się tego słuchać. Wiem, kilka filmów takich było i tam. No to on wie. On cały czas się czepia, że ja tylko ten jeden film oglądam, gdzie tak nie mówiłem. Ja powiedziałem, że go nie oglądam, bo ogólnie na co dzień go nie oglądam. Ale znam jego filmy, nie wiem. Kilkanaście max widziałem, żeby sobie zdanie wyrobić, bo nie jestem ignorantem. On teraz przyznaje, że tak, były takie filmy, gdzie cenzura była zbyt mocna, czyli nie można było nic zrozumieć, czyli były nierzetelne. No Mateusz,
przestań się kurwa sam orać, bo ja nie będę miał co robić. Faktycznie przyznaję ci rację. Natomiast w tym filmie, mówię, cenzura jest na chyba dwa bluzgi i cenzura jest na podcięcie gardła i morderstwo. Na to jest cenzura. Ale faktycznie był dwa albo trzy filmy w tym roku, takie, że było bardzo dużo cenzury i trzeba było się nagłówkować, żeby cokolwiek zrozumieć. Natomiast zacząłem bawić się... Nagłówkować, żeby cokolwiek zrozumieć w filmie Commentary? Czyżby to były nierzetelne materiały? Bo nie można było się domyślić, o co w nich chodzi? Nie, pierdolę, pewnie jestem pijany jak zwykle. Inne nazewnictwo i na razie jest okej. Okay. Ponął ciecz, która z nich wypłynie i żeby wykorzystał to sobie na swoją czarną mszę, jako że jest satanistą. Ja wiem, że to jest zagmatwane, ale robię co mogę, żeby powiedzieć wam jak najwięcej o tej sytuacji i żeby ten film był jak najmniej ograniczony. I dlatego również like w tym szczycie. No właśnie, jest ograniczony w chuj film i nie robisz nic, żeby przekazać informacje. Wystarczy powiedzieć, że psychotrop... podać link. O, psychotrop, no tak, no trzeba było powiedzieć. I to jest gość, który mówi, że ja mam jakiś problem ze sobą. Tak, tak mówię. Bo nie wspomniałem jego ksywy, natomiast on, komentując mój 16-minutowy film, mniej więcej co 2 minuty mówi, że nie wspomniałem jego ksywy. Jak on mnie tak łapie za słówka, to dwa razy może wspomniałem na początku i teraz, nie co 2 minuty, Mateuszu, i wspominam o tym, żeby wytykać twoją nierzetelność. To teraz wspomnę jeszcze trzeci raz. Nie wspomniałeś mojej ksywy, bo się po prostu boisz jakiejkolwiek konkurencji, a nie dlatego, że Janys nazwał cię pedofilem gdzieś tam na streamie i ja nie zareagowałem. Kurwa, ten argument? To tylko twoi fani chyba w to wierzą. Do tej głosówki, które nie zrobiłeś tego. A to przejdziemy dalej. W tym celu, okej, przejdźmy dalej. Na samym początku, o którym mówiłem, jak i w tym celu, żeby ten film się rozrósł, będzie bardzo pomocny, jak i każdy komentarz. Chociaż w sumie to nie ma się czym przejmować, w końcu sam... Znowu żebranie o lajki i komentarze, żeby film się rozrósł, bo wtedy to... Tak, film ma 20 tysięcy pozytywnych ocen. Ogólnie 20 tysięcy, bardzo możliwe. Co to powiedział? Użyłem cenzury na wulgaryzm. 3 złote. O. Jaki on moralizator. Śmietników chyba całe... Dzięki. Zupa olejowa. Ej, i tak długo wytrzymaliście z tymi donate'ami. Poczekajcie jeszcze chwilę. Później sprawdzimy nowe dźwięki. Spysiński. Ten spaśla kampersant H34. Nie wyzywajcie Maciego, bo to nie o to chodzi. Zostało jeszcze 20 minut, ja to będę przyspieszał. Wytrzymajcie panowie, wiem, że jest nudne, ale... Głównie skupia się na promowaniu twojej postaci, do czego zaraz przejdziemy. Na pewno. Promowaniu mojej postaci, dobrze. To jak mam poczekać, to poczekajmy. Poczekajmy, jak najbardziej. YouTube siebie życia, jeden stream i obstałem, że spada z rowerka. Aram maram, dziękuję za kolejnego algorytmów. Takiego nie miało miejsca. Moje córki. No cóż, wszystko jest możliwe. Uznają 2 lata, w czym Kamil w razie Oles w 3 legawiny wyszła. Że wracała do domu. Sianta. Córka została, wzięła sobie nawet... Wyrywają najbardziej tego filmu, to będą kombi głupoty. Przyjeżdżasz ziemi na Discord. Żona... Sytuacja, no dramat. Polskiej rodziny, jakby nie patrzeć, nazwij to przeciętnej polskiej rodziny. Ja powiedziałem, że porównuję, czy skojarzyło mi się? Do filmu hollywoodzkiego z Russellem Crowe'em. Ten film ogląda... Ja powiedziałem o tym, o zachowaniu głównego bohatera. Główny bohater staje w obliczu takiej sytuacji, że robi wszystko, żeby odzyskać żonę. I dlatego mi się to skojarzyło. Czyli porównałeś, że no sam mówisz, że główny bohater filmu, kurwa, Russell Crowe, staje w obliczu takiej sytuacji jak Ella Gavin, że zabiera ją dziecko. Porównałeś, więc jakby już nawet próbujesz, nie wiem, łapać mnie na jakichś niedopowiedzeniach, ale wydaje mi się, że ze mnie jest lepszy polonista niż z ciebie, bo ja, wiesz, więcej z Elką przebywam jednak, kurwa. Wiem, co tam się dzieje, nie? Jakby on próbuje nasze polskie realne życie i dramat dysfunkcyjnej rodziny porównać do filmu z Russellem Crowe'em i że w jego mniemaniu tak powinna wyglądać walka o dziecko. Jakby pościgi strzelanin. Pościg i strzelanin tam nie ma w tym filmie. Pościg jest gdzieś w trzeciej, czwartej... Jakie to ma znaczenie? Zauważcie, że on mi nie odpowiadał na takie zarzuty moje merytoryczne, tylko łapał mnie za jakieś słówka, jakieś do powiedzenia. On teraz będzie mówił, że tam nie było postrzelaniny, ale były 2 pościgi. Kogo to kurwa obchodzi? To nie to jest jakby sensem mojej wypowiedzi. Części tego filmu, czy czwartego. No, jest tam jedna scena pościgu, albo dwie może. Natomiast cała znacząca super większość filmu to jest analiza bohatera i to, co on robi. Staniny, wiecie, o co chodzi. Kazana i trafia do aresztu, trafia do więzienia. I on robi dosłownie wszystko, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Porusza niebo i ziemię, żeby wziąć ją z powrotem, żeby żyli dalej razem. Szczerze uważam, że gdybym znalazł się w takiej sytuacji... Tak, porównanie, a skojarzenie to co innego. Ale on powiedział jasno przed chwilą, tak? Że
Russell Crowe i Ella Gavin są w identycznej sytuacji, czyli ich porównał. Chociaż nawet nie są w identycznej sytuacji, no ale... W sytuacjach Ella Gavin, w podobnej, w najmniejszym stopniu, zrobiłbym tak samo jak Russell Crowe w tym filmie. I w tym przypadku, wiesz... I w ogóle to, że Matty zrobiłby jak Russell Crowe, odbyłby dwa pościgi i zero strzelaniny i w ogóle napierdalałby się tam jak zły. Że takie sytuacje jak w filmach się dzieją. To już jest drugi moment w filmie, w ciągu 6 minut, w którym Mateusz się skupia na sobie, co on by zrobił i co on czuje. Aha. Ponieważ w swoich filmach bardzo często mówię, jakie odczucia wywołało to u mnie. To nie wiem, no takie prowadzę. Rozpisała się również do domu do... Powiedzieć, że nie. Znaczy teraz no do... Dni temu, 22 listopada bieżącego... To tak samo w tym filmie mógłbym powiedzieć, że nie wiem, że... Znaczy teraz no do labia bym się mógł przyczepić, że on nie mówi, co czuje. I chuj, nie? Tego roku we wtorek... Mówię, ale nie tyle co ty. O godzinie 22.00. Wypuszczono mnie z aresztu wczoraj około godziny 14.00. Policja źle mnie potraktowała. I rodzin, jak przestępca, pobyt na komendzie i w areszcie był dla mnie straszny. Zarzuca mi się, że moja praca youtuberki wyklucza opiekę nad moją córką. Nawet jeśli nie oglądacie kanałów rodzicielskich, a oglądacie vlogi, na których rodzice mają dzieci, to doskonale wiecie, że takimi ludźmi nie interesuje się policja. Że są youtuberzy, którzy w swoich vlogach mają dzieci i że to jest ich praca, są youtuberami i dalej są rodzicami. Policja nie ma ich na oku, więc śmiem podejrzewać, że nie chodzi jedynie o to, że jesteś youtuberką, Ela. Postawiono mi zarzut publicznego namawiania do ciach-ciach mnie i córki w internecie. To nieprawda. Lub inne absurdalne zarzuty. Kurde, no z jednej strony mamy dosłowny fragment, jak Ella Gavin mówi to, o czym mówi. Dokonasz się do mnie bez pomocy. Powiedziałem ci. Wyciąłem to, co ocenzurowałem i wstawiłem tutaj. Wyciąłem ten fragment. Strony właśnie napisała, że to nieprawda. Nie wiem, komu wierzyć. To jest ten między młotem sprzętu, danych, tekstów, zdjęć i filmów, żeby się teraz bronić. Nie próbuję być zabawny, tylko Ella Gavin w ten sposób się odzywa i... Dobra. Mateusz tutaj też nie potrafi przyznać mi racji, że próbował być zabawny. Czy to czytanie, kurwa, przypomina wam, tak jak mówi Ella Gavin, przynajmniej, nie wiem, parodię Eli Gavin? Nie. On czyta z taką intonacją, jak stara pralka z pijalni Belweder. To jest po prostu zajebane z pijalni Belweder. Spiesiński te fragmenty czytał na wzór starej pralki z pijalni Belweder, a nie tak, jak wypowiada się... Ella Gavin nie mówi w ten sposób, jak on tutaj czytał. Nawet nie mówi podobnie. On tutaj naśladował pijalnię Belweder. Też nieudolnie, bo chciał być zabawny, a nie parodiować Elkę. I w ten sposób czytałem, jakby to ona mówiła. Pracować, ani tworzyć i być youtuberką. Zabrano mi córkę. 23 listopada, w środę po południu, zabrano moją córkę ze szkoły do ośrodka opiekuńczego, gdzie ma bardzo surowo. Tak, bo Ella Gavin tak mówi, że... Cześć, tu z tej strony Ella Gavin. Zabrali moją córkę z przedszkola czy tam ze szkoły. Policja lewicowa mi ją zabrała. No, na pewno tak Ella Gavin mówi. Nowe warunki. Wczesne wstawanie. Zakaz snu. Dziwię się, że to oglądasz. Alicjo, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Chciałem... Ja też się chyba dziwię. Bardzo dziękuję za... No tak, bo Mateusz Spysiński nie zniża się do poziomu takiej patologii jak ja. Ale się wywyższył. Odpowiada psychotrupowi, któremu wcześniej w ogóle pseudonim nie przeszedł przez gardło, bo z Janysem gadał na Discordzie. Euraska, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. W ciągu dnia dużo obowiązków. Tak, moi drodzy, Ella Gavin jest zrozpaczona, ponieważ odebrali jej telefon, kamerę, 3 komputery i nie ma jak pracować. Nie może być youtuberką. No i jeszcze córka, to tam przy okazji. Ella Gavin po wyjściu zrobiła live'a i zastanawiałem się, czy cokolwiek mogę tutaj dodać, ale myślę, że wystarczy wspólnie tego posłuchać. Ja mam nie tańczyć na live, muzyka jest fazem, ale... Kurz i tańcz da. Z tym człowiekiem tak. Skupiłbym się na przykład, dlaczego taka jest, bo ja... Skupiłbym się, dlaczego taka jest. Po pierwsze, mówię o tym w filmie. Po drugie, dosłownie, gdy ktoś chce się bardziej zagłębić w sprawę, to wystarczy, że pisze Spysiński, Ella Gavin, patrz. Albo nawet Ella Gavin, pa. Ktoś chce bardziej się zagłębić w sprawę? Sprawdzałem. Zobacz, liczba wyświetleń, Ella Gavin. Tu ma jeden film, czego nie powiedziałem wszystkiego o Ella Gavin, matka, której odebrano dziecko przez YouTube'a. Tu masz Ella Gavin, matka, której ważniejszy jest YouTube. Tu masz Ella Gavin, zakłada swoją... Kolejne sprawy. Materiał na siłę i się w te temat. Dlatego właśnie nie robiłem tego po dobra, raz. Dobra, bo na końcu będzie najlepsze, panowie. Dobrze. Psychotrop, teraz mówisz, że nie wiemy, że musimy się zastanowić, czy nie wiemy, czy to jest, osobowość narcystyczna i tak dalej. Ty też tego nie wiesz, po pierwsze, ponieważ nie jesteś specjalistą, a po drugie, tak się nad tym zastanawiasz i jakie są podłoża w ogóle i zachowania. Natomiast sam ciśniesz ją od szczot i sam bardzo wulgarnie mówisz o niej. Dobrze, więc tak, oczywiście nie jestem specjalistą, nie mam żadnej specjalizacji psychiatrycznej, psychologicznej, whatever shit, ale zaskoczę cię. Ja nie muszę być piekarzem, żeby wiedzieć, czy chleb jest dobry. Jeżeli ty w
swoich materiałach, które ja przejrzałem, skupiasz się na sobie przez cały film, przez większość filmu, bo teraz powiesz, że nie przez cały, przez większość filmu, plus twoje różne manipulacyjne zagrywki przekonują mnie w tym, że masz jakiś problem, nie wiem, że ktoś ci może odebrać atencję, to ja mogę zakładać, że masz w sobie trochę osobowości narcystycznej. Działają donate, dzięki Heca. 66 groszy. Pozdrawiam cieplutko wszystkich na tym wspaniałym restreamie. Dziękuję. Ubierajcie się. Poczekajcie jeszcze 15 minut z donate'ami, panowie, poczekajcie. Teraz wygrałam język. Więc po prostu czepianie się mnie, że nie jestem, no jestem, nie jestem specjalistą, ale nie znam się na YouTubie, nie znam się na Discordzie. Może się nie znam na kulturze osobistej, ale znam się na ludziach. I jak widzę, gadam z kimś, to wiem, czy to jest frajer, czy chcesz z nim zadawać, czy nie chcesz się z nim zadawać. I jak patrzę na ciebie, to wyciągam różne wnioski, które przedstawiłem. Czy ja ci poddałem diagnozę, kurwa, na papierze? Czy ja powiedziałem, Mateusz Spiściński został zdiagnozowany, jest tak? Nie. To są moje przypuszczenia, moja ocena, którą podtrzymuję. Dalej ją podtrzymuję. Także jeśli czegoś chcesz wymagać od kogokolwiek, to sam nie wiem, daj przykład albo... A szczotę? Pewnie, że wyzywam szczotę. No bo zobacz, tam powiedziałeś, tyle lat zgłaszaliście do MOPS-u, na policję, do prokuratury, do papieża, kurwa. Nic się nie działo. Musiała przyjść druga patologia. Ktoś, kto nie da się jej zakrzyczeć, zagadać, zastraszyć. Ani jej, ani tym, kurwa, administratorom, moderatorom. Musiał przyjść drugi pojeb, który będzie gadał takim samym językiem, a nawet gorszym niż ona. Żeby to ją zastraszyć, pędzić w kozi róg i dopiero wtedy jakieś działania przyniosły efekty. Więc ja nie będę teraz się kajał, o, wyzywam szczotę, ale jestem patologiczny. W chuju to mam. Cel uświęca środki. Moja patologia czyni w tej sprawie dobro, a twoje wysoka kultura osobista czyni gówno, oprócz tego, że przynosi ci wyświetlenia. Nie rób czegoś i zupełnie odwrotnego, a później nie oczekuj tego samego, a później nie oczekuj tego, co jest odwrotnością tego, co sam robisz. Agnes, poprawiasz mi humor, jak zwykle akurat mam co robić w fotelu, bo po 4 miesiącach bycia w brzuszku moje... No fajnie. Drugi. No. Ale ja... Patrz, różnica między mną a tą psychotrop jest taka, że ja nie zmyślam, nie? Jak pięknie, że to powiedział! Poczekajcie teraz! Różnica między tobą a mną, psychotrop, jest taka, że ja nie zmyślam. I teraz się skupcie, proszę cię, skupcie się, patrzcie to. Gdybym na przykład... ja mógłbym powiedzieć, że... No powiem wam... Tak, od razu... Natomiast nie wiedział... Nie ma jak rybać. Wiedziałeś, że ma osobowość narcystyczną. Miałem o... No. Może dobrze, że nie jesteś kanałem komentarzy. Mhm. Tylko zatroskany Mateusz Spieciński, który mówi z taką, takim lękiem i smutkiem, że to jest straszna Ela. No i oczywiście takie... Tak, ponieważ w poprzednich 9 filmach mówiłem o niej zupełnie inne rzeczy. I pierwszy raz po tych wszystkich sytuacjach, których byłem świadkiem, powiedziałem, że jest strasznym człowiekiem. Już nie mówiłem, że jest taka, śmaka, czy... Blizmy i w ogóle banały typu, no wyobraźcie sobie, że Marysia wchodzi na YouTube. Nie wiem, trzeba oglądać twojego filmu, żeby sobie wyobrażać to i dojść do takich wniosków. Po prostu próbuję wam powiedzieć, że te... ...były... W momencie, gdy popłakałem się na streamie, co on też pokaże i powie, że to jest kompletnie bez sensu. Patrzcie to. Słuchajcie tego. Mateusz minutę temu powiedział, że nie zmyśla. I teraz patrzcie to. W momencie, gdy popłakałem się na streamie, co on też pokaże i powie, że to jest kompletnie bez sensu. Tak, udaję... Skąd wiesz, co ja pokażę i co jest kompletnie bez sensu, skoro w 9 minucie powiedziałeś, że nie oglądałeś tego live'a ani shota? Halo? Czasami na tych politycy. I byś coś zrobił na pewno. Powiem tak, jak widzę, że to pierwszy raz to oglądam. Pierwszy raz oglądam to, więc ja też nie jestem przygotowany. Pierwszy raz to ogląda. A mimo to, on dokładnie wie, co za chwilę psychotrop powie. Żeby sobie wyobrażać to i dojść do takich wniosków. Po prostu próbuję wam powiedzieć, że te udawane emocje i te informacje, które on... To nie są udawane emocje. Tak samo udawane emocje były... W momencie, gdy popłakałem się na streamie, co on też pokaże i powie, że to jest kompletnie bez sensu. Tak, udaję emocje. Udaję na streamie, co on też pokaże i powie, że to jest kompletnie bez sensu. Tak, udaję emocje. Udaję na streamie, co on też pokaże i powie, że to jest kompletnie bez sensu. Nie.
Czyżbym złapał Spysińskiego na kłamie? Nie, przecież on nie kłamie, on nie zmyśla. No teraz oglądam to, więc ja też nie jestem przygotowany. Powiem tak, jak widzę, to pierwszy raz to oglądam. Pierwszy raz oglądam to, więc ja też nie jestem przygotowany. Natomiast... Okej. Okay. A patrzcie tu. Co mówił minutę wcześniej, nie? Wiedzy w tym temacie. A nawet jeśli ty czy ty w tym temacie żadnych tak naprawdę powiedziałeś o mnie. Powiedziałeś o osobowość narcyzmu. Nie mam żadnych uprawnień, bo kilka książek. Mam wiedzę, psychologiem nie jestem w swojej w głowie. Od razu tutaj mamy na przykład, że... Jest... Dobrze, ale ja... Patrz, różnica między mną a tą psychotropią jest taka, że ja nie zmyślam, nie? On nie zmyśla, nie? Kurwa, film ma 40 minut, a on... Trzy fuck-upy takie popełnia. W 9 minucie nigdy tego nie oglądałem, oglądam to pierwszy raz. W 29 minucie różnica między nami jest taka, że ja nie zmyślam i 2 minuty później w 31, o, on zaraz, psychotrop teraz powie, że udaje uczucia. Ale to jeszcze nie jest, to nie wszystko. Na końcu będzie najlepsze, panowie. I jakby, pani Spysińskiego, ja nie muszę go obrażać, jakby kurwa. On manipuluje, ale to czekajcie na koniec. Gdybym... Czyli ty czytałeś w tym temacie żadnych uprawnień. Tak naprawdę powiedziałeś o mnie. Powiedziałeś o Eli Gavin, powiedziałeś, że ma osobowość narcystyczną. I o mnie na początku filmu powiedziałeś, że mam osobowość narcystyczną. No i oczywiście banały typu. No wyobraźcie sobie, próbuję... Zabrzmi w postaci pieniądze. Widzicie, zakładam maskę i że wcale tak... Nie potrzebuję... Sens dwóch shotter widziałeś. Dziecka. Nie przyjdzie ten kurator rodzinny... Filmem o pijani Belvedere widziałem. Poza filmu, poza z tych... kompletnie bez sensu i nie jest rzetelny i nie wnosi nic, natomiast jestem ciekaw, czy którykolwiek z tych dwóch shotów, które dodałem poza filmem o pijani Belvedere widziałeś. Widziałem wszystkie akurat, nawet mimowolnie, bo ludzie mi wszystko wysyłają, jeżeli chodzi o Elkę. Od pijani Belvedere. Znaleźć, popisać, na czacie. No to moi drodzy, w tym momencie... Płacz jest? Najpierw temu lecie wyskoczyło mi na głównym, włączyłem live'a Mateusza. I on autentycznie przez jakieś 15 minut na swoim live'ie. Dobra, ja myślę, że poświęciliśmy mu tyle czasu, że lecimy do końca, bo jest chuj nudny. Patrzcie to. Gabin. Mateusz przez 15. Tak, umiesz robić tylko naleśniki, to rób naleśniki. No tak, no. Tak, po prostu gadaliśmy, piszą, sam mówiłem to co ja mam w głowie. I dlatego, jak one się kłóciły, jak ona była pijana. Natomiast... Kaban podkreślenie Miluszewski. Siema wariacie. Witam psycho, witam czat. Chciałem tylko przeprosić za to nocne bombardowanie telefonami. Spoko. Niechcący, bo do Norasa dzwoniłem. Albo telefon z choroszczymami to dlatego. Zdrówka i pozdrawiam. Iweta no, dzięki. Patrzcie ten. Patrzcie po to. Tym wszystkim. Jak miałbym komentować twórców tylko po jednym filmie, nie znając i nie zaznając. Mówiłem, że to nie był jeden film, kurwa. Całą swoją wiedzę opiera na... obiadu. Leja pokazuje, jak wrażliwie manipuluje ludźmi na najniższych instynktach. Ale się popłakałem. W twoim live o tym, jakie zabrali dziecko, czy robisz tą tutaj... Reżysera, co? Co myślicie? No dziecko jest najważniejsze, no. Autentycznie, aż widzę, że tak nie będę. Tak, proszę być. Teraz tak będę robić. Naleśniki. Po prostu przerażające. Może teraz ogląda... Ktoś z góry zakłada, że udaje. Ciebie to nie lu, a ja na razie słyszałem tak. Tak. Braliście się. Słucham, to zastanawiam się tutaj nieco tak. Dobra, kipujemy, on jest nudny. Mógłbym tutaj więcej orać, ale finał jest najlepszy, czekajcie. Może sama Marysia nawet subskrybuje twój kanał. No, używasz jej twarzy, miniaturkę zmienił. Okay. Niesie ze sobą taki skutek? Tu się ale była w tyle. No i co, że była w tyle, kurwa? Po prostu subskrybuj niskiego. Zarunku dziecka. Patrzcie to. Patrzcie, jakie ma... I tutaj kolejna sprawa, źródła, patrzcie. Słuchajcie tego. Wszystko, opisane jest wszystko. Social media, tak? Discordy, Insta, fanpage, grupka, wsparcie. Jaki tak. Ma komputer, fotel, aparat, tak. Słuchawki, jakich podpasek używa, kurwa, tak. Wszystko. Ale wykorzystane tak. Materiały to są filmy tylko z jego kanału. Mhm. Nie ma kanałów, z których brał głosówki, nie ma linku. Głosówki brałem, wszystko co w tym filmie jest z moich filmów i z pijalni Belvedere. Tak. Do pijalni Belvedere. A dlaczego? Dlatego, co mówiłem już na początku. Kanałów, z których brał głosówki, nie ma linku do pijalni Belvedere. A dlaczego? Dlatego, co mówiłem już na początku. Że Mateusz nie chce promować nikogo oprócz siebie. On nawet w filmie, gdzie porusza dramat dziecka, połowę filmu mówił o sobie, druga połowa to były szoty z Elki. To jest ważne, dlatego słuchajcie. Właśnie uważam, że jest nierzetelny, zakłamany, tak. Manipuluje ludźmi, nie przykłada tak. Się do swojej pracy.
jest po prostu obłudny. Mógłbym to dalej pociągnąć bardziej w swoim stylu, ale zachowajmy pozory kultury. Także Mateuszu, wiem, że to oglądasz, albo będziesz oglądał... To wszystko, co ci zostało, psychotrop. Możesz się odnieść do tego, co powiedziałem. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o twoje commentary, to jest po prostu chujowy. Wiecie, czemu ja nie robię commentary? Bo mi się nie chce, szczerze. Bo jak ja bym miał robić commentary, to ja bym kurwa siedział tydzień... Wiecie, dlaczego nie jestem mistrzem świata w kurwa nie jest dlaczego nie jestem mistrzem świata w Strongman? Mi się nie chce. Jakbym się chciał, to bym był. Czasu i robił... Nie taki byłby wydźwięk, po prostu powiedziałem, że nie chcę mi się poświęcać tyle czasu, żeby robić commentary. Tobie też się nie chcę poświęcać czasu na research, a je robisz, kurwa, to o to chodziło. Dobra, dobra, 5 minut, ostatnie 5 minut dla Mateusza, słuchajcie tego. Research sprawdzał, czy to jest potwierdzone, czy tak było, dodawał coś od siebie. A Mateusz po prostu nagrywa o tych patologiach, nie żeby pomóc, tylko właśnie, żeby mieć wyświetlenia, żeby się kliknąć. Dlatego się bardzo cieszę, że dzięki... Nie w głównej, nie wiem, czy w głównej mierze. Dobrze. Bardzo się cieszę z tego. A do tego przez swoje nieprzemyślane działania, takie jak na przykład właśnie promowanie filmu zdjęciem dziecka, wyrządza jeszcze kurwa krzywdę, a nie pomaga. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Mateusza Spysińskiego. Dziękuję, oddaję go do studia. Okej, okay. I teraz moi drodzy, patrzcie, ja to jest... nie mam zamiaru pod... Teraz nazwę Mateusz po raz pierwszy publicznie cię nazwę kurwą. Zobaczcie, jaka to jest kurwa, nie? Ten Spysiński. Patrzcie teraz. Podsumowywać? Podsumuję to, co mówi, to jak rzetelny i sprawdza informacje psychotrop, podsumuję tylko jedną rzecz, okej? Okay? Nawet wiem już na początku, że Mateusz nie chce promować nikogo oprócz siebie. On nawet w filmie, gdzie porusza dramat dziecka, połowę filmu nie ma linku do... O. Nie ma kanałów, z których brał głosówki, nie ma linku do pijalni Belweder. A dlaczego? Dlatego, co mówiłem już na początku, że Mateusz nie chce promować nikogo oprócz siebie. Dokładnie. Dlatego, moi drodzy, nie dałem pijalni Belweder w wykorzystanych materiałach, w których są tylko moje filmy, tylko pijalnię Belweder dałem o tutaj. Ogromne podziękowanie. A ja wam pokażę po prostu. Tu tutaj, żeby nie było, że sobie dodałem. Tutaj, patrzcie, macie opis i drugą linijkę. Patrzcie na to. Dobra. Kurwa, patrzcie, a co powiecie na to, jeżeli ja wam powiem, że tego linku on na końcu powiedział, że to ja jestem nierzetelny i że on źródła umieścił. Co powiecie na to, jeżeli ja wam powiem, że tego linku tam nie było. Nie było tam wzmianki o pijalni Belweder, a ta kurwa edytowała film, opis filmu, wkleiła ten link i teraz użył tego jako argumentu, żeby podważyć moje słowa. I okej, okay, mimo że cię nie wierzyć, bo ja jestem pijakiem i patusem, kurwa, nie? Ale tak się składa, że skontaktowałem się z właścicielką pijalni Belweder i teraz pokażę wam rozmowę z właścicielką pijalni Belweder, która swoją drogą lubi Spysińskiego. I kurwa, Spysiński, jesteś dla mnie od tego... Często jesteś śmieciem. Jak trzeba być fałszywym człowiekiem, kurwa, żeby edytować opis filmu, dokleić tam link, a później w odpowiedzi da mnie powiedzieć, no jak nie ma źródeł? Są źródła, jakim narcyzem? Ja źródeł nie podaję, są źródła. Czekajcie teraz, kurwa, nie? Czekajcie teraz, patrzcie to. Widać czy nie widać? Powiedzcie mi. O, patrzcie. Ja wam przeczytam. Ej, a ty pamiętasz, jak Spysiński nagrał ten film o Eli ostatni i nie dał w opisie filmu żadnego linka do was? Było gadane u was na serwerze o tym przecież, że szkoda, że nie umieścił w źródłach was i tak dalej. Była taka sytuacja? Tak była. Dał linki tylko do swoich filmów. Pixie było bardzo przykro, bo to ona się przecież strasznie napracowała, ale w końcu umieścił. Kumasz, że ten frajer edytował opis filmu, wkleił link do was, a potem powiedział, że go pomawiam, bo link był zawsze? Po tygodniu. No właśnie. No to skłamał, a na live powiedział, że ja kłamie, bo link jest. Nie było linka. Manipulant, ja użyję tej rozmowy. Ja użyję tej rozmowy na moim live, jak będę mu odpowiadał. Na analizę. D. No. Tutaj się prawie wystraszyła. No wiesz co, bo mi się oberwie. Za co? Za prawdę? Dobra, to niech będzie, możesz użyć. Mało tego. Taka była prawda. Nie dał linku. Jak skomentowałem jego film, dając link do naszego filmu, to usunął go. Ten komentarz. Czyli kurwa. Nie,
ty nie dość, że nie dałeś linku do źródeł, to jeszcze usunąłeś komentarz właścicielki źródeł. Po tygodniu dopiero, jak do ciebie pisali, czy tam wspominali, umieściłeś link w opisie, a teraz śmieciu, kłamco, manipulatorze, siedzisz na swoim live'ie, kurwa, i mówisz, że link był zawsze. Moje argumenty opierały się na tym, że boisz się powiedzieć psychotrop, że nie dajesz linków do źródeł innych, bo boisz się, że twoi widzowie pójdą gdzie indziej. A ty powiedziałeś, że nie. Że o psychotropie nie mówisz, bo Janet nazwał cię pedofilem. Kumacie, on nie powiedział psychotrop, bo Janet go nazwał pedofilem. A linki do źródeł zawsze były. Nie, kurwa, nie było. I jak nie wierzycie mi, to zapraszam do pijalni Belweder, do właścicielki, czyli do starej pralki na Discordzie, tak się nazywa. To wam potwierdzi sama. Bo ja jestem pijakiem, patusem, mi nie musicie wierzyć. Zapytajcie się u źródła, czy rzeczywiście Mateusz Spysiński umieścił w swoim filmie jakiekolwiek źródła do pijalni Belweder. No kurwa nie. I teraz ja wiem, że ja jego panów nie przekonam. Wiem, że kurwa, to nie o to chodzi. Ale jeżeli są jacyś jego fani, którzy mają trochę więcej IQ, to właśnie zobaczyli, kim jest Mateusz Spysiński. Jezu, dziękuję. Zastanowię się, kim jest Mateusz Spysiński. Bo wiecie, co jest bezczelne? To, że on kłamie, to jest chuj tam, nie? Ale on jakby przemilczał to, nie? Jakby nie poruszał tematu tych źródeł, które ja mu zarzuciłem, nie? Skończyłby wypowiedź i tego nie poruszał. A ta kurwa fałszywa edytowała opis filmu i jeszcze użyła tego jako kontrargument, żeby podważyć moje słowa. Powiem ci tak, Mateusz. Może jestem patusem, nie wiem, pijakiem. Może bacz się za lepszego, tak jak się wywyższałeś. Ale kurwa, zacznij mnie lepiej doceniać, nie? Bo powiem tak, wojenki ze mną, i to nie są groźby, ja mówię o takich merytorycznych. To nie są proste batalie. I na tym w ogóle skończymy temat Mateusza. Wiem, że oglądasz, nie ujawnisz się na czacie. Wiem, że oglądasz, kurwa, Spysiński. Powiedziałeś, że już nie będziesz o mnie nagrywał i tak dalej. Aha, jeszcze dwa słowa na koniec. Spysiński chodzi wszędzie, gada, że wyłączył Eli Donaty, Na swoim live'ie odjebał cringe'ową scenkę. Ktoś się zapytał, kto wyłączył Eli Donaty, a on, no kto to mógłby być? No może jakiś youtuber? Może jakiś łysy youtuber z brodą, wiecie, bo dowcip, nie, że kto to może być, no chyba to ja, kurwa, i tak lata, to nie ty wyłączyłeś, przypisujesz sobie pracę wielu ludzi. Okej, może Mateusz Spysiński dołożył cegiełkę do zablokowania donate'ów, ale to nie jest jego, kurwa, sprawka. Ja wiem, z imienia i z nazwiska znam masę ludzi, którzy pisali do Tipli, którzy mieli kontakty i powiązania. Nie ujawniam tego, bo oni sobie tego nie życzą. Sam korespondowałem z Tipli po wyłączeniu moich donate'ów. Jezu, dziękuję. Dzięki. Rozmawiałem z Tipli na temat Eli Gavin i to nie Mateusz Spysiński wyłączył jej donate'y, więc przestań, buraku, przypisywać sobie ciężką pracę wielu ludzi sobie, kurwa. I następna sprawa. Ty mówisz, że się nie obsrałeś rozmowy, podium. Obsrałeś się. Dlaczego? Zaraz wam pokażę taką dziurę. O. Jest fajnie. Piękne widoki. Teraz ty mnie pocałuj. Popisz. Jakie dziwne cele. Dramat, czekaj. Filipku, dziękuję. Ja muszę dokończyć myśl. I patrzcie to. Co to za dziwne cele? No ale dobra. No. Golajta Everone. Serduszko dla Filipa. To nie jest tak, że ty się nie obsrałeś. Że ty nie chcesz ze mną gadać. Mateusz Spysiński napisał mi na Instagramie, że on chętnie porozmawia ze mną prywatnie przez telefon. Czyli to nie jest tak, że ja jestem dla niego, nie wiem, śmieciem, patusem i on nie będzie się zniżał do mojego poziomu. Ty nie chcesz publicznie ze mną rozmawiać, bo wiesz, żebym cię zezłomował. Jakoś do Elki na Discord, na głosówki ostatnio, miałeś czas wejść do takiej patologii Elki. Dlaczego? Bo Elka się klika. I bo z Elką masz jakieś szanse, no bo Elka nie jest, kurwa, oponentem do rozmowy. A kiedy ja cię zapraszam na Discord, to ty nie masz czasu, to ty się źle czujesz, to zrobiłeś głosowanie i twoi widzowie nie chcą. Widzicie, twoi fani mówią, że nie gadaj z nim. Moi fanowie mówią rozdziew Spysińskiego. I to jest właśnie różnica między moimi fanami i twoimi fanami, między mną i między tobą. Ja się nie boję konfrontacji. Ja mówię, wjeżdżam i rozjeżdżam.
A ty mówisz, kurwa, nie, nie mam czasu, dajcie mi spokój, pogadajmy sobie prywatnie przez telefon. Nie, nie będę z tobą gadał prywatnie przez telefon, bo nie jesteśmy, kurwa, kolegami. Chciałem z tobą wyjaśnić na forum publicznym pewne sprawy, zarzuty wobec mnie, wobec ciebie. Obsrałeś się, pokazałem teraz twoim widzom i moim widzom, jak kłamiesz, manipulujesz. Możesz wypierdalać. Miałeś więcej o mnie nie nagrywać, to nie nagrywaj. Dziękuję, kończymy temat Psińskiego. No.